na szyi miał zawieszoną czarną smycz z napisem podwykonawca, punkt ewakuacyjny numer 7 wraz z zawieszką z napisem 203 oraz kluczem. Kim był mężczyzna, którego ciało znaleziono, gdzie pracował i przede wszystkim dlaczego nikt go nie szuka? O tym w najbliższym programie Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Piątek, 17:45, TVP3 Katowice. Zapraszam, czekamy na Państwa.